Nigdy nie myślałem o tym, żeby zostać myśliwym, ale w sumie to fajna robota. Nie taka jak moja, że stoję na tym zimnie i marznę. A tutaj siedzisz sobie w ciepełku nad ziemią, patrzysz na wszystko z góry, osłonięte od wiatru, pola, lasy, łąki, cisza i tylko czekasz, aż jakaś zwierzyna się pojawi. Jest. Strona Automarian, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną auto z automatyczną skrzynią biegów, jak zapowiadałem niegdyś, i auto amerykańskie, czyli Chevrolet, pod naszemu Chevrolet, Blazer, po naszemu Blazer. Początkowo według moich pierwotnych założeń auto miało się znaleźć w serii Terren Marian. W końcu mamy tutaj napęd na 4 koła, ramę oraz reduktor. Kiedy zobaczyłem ten egzemplarz po raz pierwszy na żywo, stwierdziłem, że wygląda tak dziewiczo, że szkoda by go było gdziekolwiek ubłocić i nie ma sensu sprawdzać, czy podjedzie pod jakąś górkę, bo jego układ napędowy na pewno na to pozwoli i jedyny teren, jaki zobaczy, będzie ten kawałek lasu. Dlatego też zakwalifikuję go do innej serii, czyli serii o autach z lat 90. i opowiemy sobie tutaj o tym aucie, to znaczy jak jeździ, co ma w środku, co ma pod maską, jak wygląda to widać i jeszcze parę innych ciekawostek. Jedziemy z tematem. A co to jest w ogóle ten Blazer? Wczoraj jak powiedziałem koledze, że będę nagrywał film o Chevrolecie Blazerze, to się zapytał, czemu nie nagrywam filmu o aucie, które wszyscy znają, tylko o takim, którego nikt nie zna. Otóż może się Wam wydawać, że go nie znacie. Znacie go na pewno, tylko niekoniecznie w tym wydaniu. Jest to auto, które powstało bardzo, bardzo dawno temu, jako nazwa, jako model Blazer i wywodzi się jeszcze od Blazera K5, który powstał na pick-upie K10 i był produkowany od końca lat 60. do początku lat 90. i jest znany z wielu amerykańskich filmów na przykład, więc nawet nie wiedzieliście, że wiecie, co to jest za samochód Chevrolet Blazer. Ten natomiast jest jego młodszym i mniejszym bratem, który jest nazywany przez Amerykanów małym SUV-em. Tak, według Amerykanów to jest mid-size SUV, czyli mały SUV. W Europie takim małym SUV-em jest na przykład Volkswagen Tiguan, Honda CR-V, Toyota RAV4 czy Subaru Forester. To jest mały SUV w warunkach europejskich, a to jest mały SUV w warunkach amerykańskich. No, Forex stoi wyżej od Chevroleta, a i tak jest od niego niższy i o wiele mniejszy. Auto ma niecałe 4,9 metra długości, prawie 1,9 metra szerokości i wysokości jakieś 1,70 m z relingami dachowymi. Rozstaw osi natomiast wynosi 2,87 metra. Całkiem spory samochód jak na małego SUV-a. Pierwsza wersja Blazera powstała jeszcze na początku lat 80., dokładnie w 83 roku i bazowała na mniejszym pick-upie serii S10. Dlatego był to o wiele mniejszy samochód niż te Blazery K5, które były produkowane tak naprawdę równolegle. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z 1998 roku. Jest to jakby ta mniejsza linia Blazerów. Bazuje na pick-upie S10 i jest to druga generacja Blazera z tej mniejszej linii. Powstał w 1992 roku i był produkowany do roku 2005 i nie tylko w Stanach, ale także na przykład w Indonezji czy w Brazylii. Nazywał się również GMC Jimny albo Opel Blazer. Nawet. I tutaj już nie było nazwy S10 Blazer, tylko po prostu Blazer, ponieważ równoległa linia Blazera K5 została potem przemianowana na Grand Blazera, a później na Chevroleta Tahoe. Można było wybierać między małym SUV-em, większym SUV-em, którym był Tahoe, i gigantycznym SUV-em, którym był Suburban. To jest wersja poliftowa. Lifting miał miejsce w 1997 roku, kiedy to zmieniono przód auta oraz nieco wnętrze, bo te pierwsze serie miały bardziej kwadratową deskę rozdzielczą oraz kwadratowe lampy z przodu, a także nieco inny grill. Podobnie jak pierwsza generacja, również i ta występowała w dwóch wersjach nadwozia, to znaczy trzydrzwiowa oraz pięciodrzwiowa. Jeśli chodzi o trzydrzwiową, to w poprzedniej generacji sprzedawała się całkiem dobrze, natomiast w tej generacji już
dużo słabiej i bardzo rzadko ten samochód można spotkać na ulicach. Ma taki charakterystyczny przekoszony słupek bez tyłu. Te poliftowe zostały upodobnione do większego Blazera. Chodzi o te takie zielone lampy i wielki grill charakterystyczny właśnie dla dużych Chevroletów i pick-upów Chevroleta z tamtego okresu. Ponieważ to jest auto amerykańskie, amerykański SUV, to nie mamy tutaj żadnego popierdółkowatego silnika typu, nie wiem, 2,5 TD czy 2,5 TDI, tylko mamy porządne amerykańskie V6. Micha się cieszy przy wciskaniu gazu. Zespolony z automatyczną pięciobiegową skrzynią biegów. Początkowo występowały też skrzynie czterobiegowe. Silnik miał kilka wariantów mocy, w zależności od tego, czy było to auto z tylnym napędem, czy z napędem na cztery koła, bo występowały również dwa rodzaje tego napędu. Tu nie będzie za dużo opowiadania. O, mamy to, gdzieś tu był, co badylek. Prosto, niezawodnie. O, lampka jest nawet, ja pierdzielę, jeszcze świeci. Jak widać, pod maską panuje tutaj taki amerykański porządek i ten egzemplarz jest również wyjątkowo czysty pod maską. To auto ogólnie jest jednym z najczystszych i najpiękniej utrzymanych samochodów, jaki prezentowałem na tym kanale, a pamiętajmy, że pochodzi z 1998 roku. Pod maską występował w Stanach i w Europie tylko właśnie ten 4,3 litra V6, silnik benzynowy, której konstrukcyjnie pochodzi jeszcze z połowy lat 50., bo jest to skrócone o dwa cylindry amerykański small block Chevroleta, dlatego jest to V6, a nie V8. 4,3 V6 Fortec był po raz pierwszy zaprezentowany w 1986 roku, a ostatnie auto, jakie zjeżdżało z taśmy produkcyjnej Chevroleta z tym silnikiem, pochodzi z roku 2014. Amerykanie kochają prostotę. Coś, co działa przez lata i coś, czego nie trzeba udoskonalać, bo wciąż działa tak samo dobrze. Silnik ma fantastyczną kulturę pracy. Nie jest wysilony. Mamy tutaj 190 koni mechanicznych i jakieś 350 Nm momentu obrotowego, który jest dostępny od najniższego zakresu obrotów. Dzięki czemu przy bardzo przyjemnym bulgocie to auto nabiera prędkości w zadowalającym tempie. Mamy 11 sekund do setki i prędkość maksymalną na poziomie 190 km na godzinę. Oczywiście, jeśli ktoś się nie boi jechać z taką prędkością, autem z tego typu układem jezdy. Nie ma tutaj żadnych właściwie problemów z tym silnikiem, no bo co tu ma się psuć? Ewentualne problemy z osprzętem typu alternator, rozrusznik są rzeczą zupełnie normalną w takich samochodach. No i tyle. Spala to jakieś średnio 16 litrów na 100, czyli trochę mniej nawet od Jeepa. W zasadzie auto wcale tak dużo mi nie spaliło. Tutaj zrobiłem trochę kilometrów i wcale pali mi niewiele więcej niż BMW w mieście. To jest SUV 4x4. Po co kupować diesla i pakować w niego co chwilę jakieś pieniądze w turbiny EGR, jak można kupić stare amerykańskie V6, lać benzynę i się nie martwić. Quality built in Linden by proud GM employees. A, z ciekawostek, muszę wam powiedzieć, że świece w tym silniku wymienia się poprzez nadkola. Tam są takie zaślepki, ponieważ to jest dosyć nisko umieszczona V6, do świec właśnie jest dojście przez nadkola. No, pozostałe rzeczy jakby wyglądają na dość łatwe w obsłudze, chociaż nie jest jakoś tutaj super dużo miejsca. Nie jest prawdą natomiast, że to był jedyny silnik w Blazerze, co jest często powtarzane w różnych materiałach na YouTube. Otóż był jeszcze silnik czterocylindrowy o pojemności 2,2 litra, mocy jakichś 130 koni, 2,4 litra o podobnej mocy oraz 2,8 turbo diesel montowany w tych Blazerach, które wychodziły na rynek brazylijski. I ten 2,8 turbo diesel to był silnik produkowany przez brazylijską firmę. Nie wiem, jak się sprawuje, ciężko raczej o takie auto z innym silnikiem na rynku europejskim niż 4,3 V6. Ten motor jest tak mocarny, że bez problemu na mokrej nawierzchni zrywa przyczepność, a ronda, jeśli ktoś umie, można latać bokami. Przy tej masie to jest trochę niebezpieczne, ale naprawdę ten silnik robi tutaj taką robotę. Z
nieukrywaną przyjemnością zaproszę Was do wnętrza tego Chevroleta również. Jak go zobaczyłem naprawdę po raz pierwszy, byłem w szoku i powiedziałem właścicielowi, że najchętniej bym tu rozwinął jakąś folię, żeby nie wnosić ani jednego pyłka do środka. Jest tak fantastycznie zadbany. Spójrzcie na to. Fotel pasażera wygląda tak, jakby nigdy nikt na nim nie siedział. To nie tylko zasługa tego, że właściciel dba o to auto z należytą starannością, ale również zasługa tego, że auto ma praktycznie minimalny przebieg, jak na tej wielkości amerykański samochód. Naprawdę aż boję się tu wsiąść. Będę potem odkurzał najwyżej z 2 godziny. Jest to wersja europejska. Różnica między amerykańską a europejską jest taka, że dźwignia do zmiany biegów w amerykańskiej jest przy kierownicy, natomiast tutaj jest na tunelu środkowym. To jest taka główna różnica. Przedliftowe miały nieco bardziej kwadratowe deski rozdzielcze. Do 95 roku zdaje się, do 95 roku sterowanie napędami było mechanicznie, to znaczy mieliśmy tutaj dodatkową dźwignię również na tunelu środkowym. O, to grat nawet pada? Cieraczki. Musiałem włączyć, trochę trudno się w tym połapać, ale da się ogarnąć. Odruchowo człowiek chce włączyć kierunkowskaz. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym 4x4, czyli w normalnych warunkach drogowych jedziemy tylko z napędem na tył. Tryby skrzyni rozdzielczej przełączamy przełącznikiem, który jest na desce rozdzielczej. Zbieżność nazwisk przypadkowa. Do wyboru napęd na tył high range, napęd na 4 high range i napęd na 4 low range, czyli reduktor, ten ostatni. Nie mamy centralnego mechanizmu różnicowego, więc z napędem na 4 koła możemy się poruszać tylko na drogach o ograniczonej przyczepności. No klasyczne 4x4, jak mówiłem. Więc niech Was nie przyjdzie Wam do głowy, żeby sprawdzać działanie napędu w takim samochodzie na asfalcie, no bo możecie coś po prostu pouszkadzać. Dobra, napędy te są załączane pneumatycznie, to znaczy tak jak we Fronterze B albo w Kia Sorento. Nie jest to super niezawodne rozwiązanie, ale możemy to robić właśnie przyciskiem na desce rozdzielczej podczas jazdy. Reduktor lepiej załączyć na postoju. I w starszych egzemplarzach to już może po prostu nie działać, bo jakiś tam wężyk czy jakaś membranka będzie uszkodzona, natomiast nawet jeśli będziecie szukali części do tego samochodu, do właśnie usprawnienia układu napędowego, jest to wszystko do dostania i jakaś tam membrana, która najczęściej właśnie się psuje, kosztuje $50. Pomimo tego, że to jest wersja europejska, to niektóre opisy na przyciskach pozostały takie amerykańskie. Na amerykańskie auto przystało, wszystko tu jest onaklejkowane. Child Security Lock. To trudno nazwać nawet naklejką, ale jest tutaj taka wlepka, że apply brake to shift from park. Safety naklejki też muszą być, jakieś tam wlepki. Tu jest kolejna i ta jest właściwie najciekawsza, bo tutaj jest napisane, że this is a multi-purpose passenger vehicle which handles and maneuvers differently from an ordinary passenger car. Opis do otwierania tylnej klapy, tu jest opis rear hatch. Zamiast ikonki na przykład bagażnika, że tym przyciskiem otwieramy bagażnik. Na włączniku do wycieraczek, gdzie jest napisane, że to jest włącznik do wiper, czyli do wycieraczek, a także na sterowniku od foteli, lumbar. Jest również opis tutaj, że mamy Computer Climate Control. Pozostałe przyciski nie są opisywane, tylko oznaczone jakimiś tam rysuneczkami i można dosyć łatwo się połapać, co do czego służy, i ergonomia, o dziwo, w tym samochodzie nie stoi na bardzo wysokim poziomie jak na auto amerykańskie, nie tak jak w Jeepie. Na desce rozdzielczej, na górze, na bokach i na dole, o dziwo, mamy takie mięciutkie tworzywo. Twardym plastikiem jest obłożona tylko konsola środkowa. Jest ona również przekoszona tak w kierunku kierowcy, dzięki czemu fajnie czujemy się tutaj obudowani, jakbyśmy byli w takim centrum dowodzenia jakiegoś wielkiego okrętu. Zresztą to auto trochę jeździ jak okręt, co akurat mi nie przeszkadza jako patentowanemu sternikowi morskiemu. Wskaźniki też bardzo duże, czytelne, i jest tyle, ile trzeba. To znaczy jest ich aż 6. Mamy wskazania temperatury, mamy ciśnienie oleju, mamy stan paliwa oraz ładowanie. Oczywiście prędkościomierz i obrotomierz też. Prędkościomierz jest wyskalowany w kilometrach, a pod spodem mamy mile, bo to jest wersja europejska. Wyposażenie jest kompletne. Klimatyzacja, radio dobre, elektryka foteli, skóra, tak jak mówiłem w tym egzemplarzu. Mamy tutaj również taki termometr z kompasem na górze. Jednej rzeczy mi tutaj brakuje,
jeśli chodzi o wyposażenie, to znaczy jakiegoś komputera pokładowego. Rozglądam się i nic takiego tutaj nie widzę. Tu, gdzie jest ten termometr, możemy sobie przełączyć na układ na stopnie Celsjusza albo na stany, albo wyłączyć. Kompas jest. Na radiu tutaj nic nie ma, nawet jak zmienię coś na wyświetlaczu. I przy prędkościomierzu też nic nie ma. No nie ma komputera pokładowego. Znaczy, człowiek czasem chciałby wiedzieć, na przykład jaki ma zasięg, albo ile to cholerstwo wciąga paliwa. Kolumna kierownicy jest również regulowana na zasadzie takiego tiltu, jak w większości aut amerykańskich. Również jest obita skórą, no i stan wnętrza tego auta, jak mówiłem, mnie po prostu powala na kolana. Teraz tak, jak mówi nam tutaj ta naklejka, to jest wersja wyposażenia LT, czyli nieco wyższa wersja wyposażenia. Podstawową była LS, czyli na przykład nie mieliśmy skórzanej tapicerki, tylko welurki i po prostu gorsze nieco wyposażenie. Blazer występował również w wersji ZR2 przez krótki okres produkcji. Była to wersja fabrycznie przystosowana do cięższego terenu. Koła 31-calowe, 31x10,5x15, nieco wyższy zawias, poszerzenie błotników, a także coś tam pogrzebane w napędach. Chevrolet pomyślał o tych, którzy chcą to auto upalać w nieco cięższym terenie i fabrycznie wypuścił taką wersję. Występował również jako Trailblazer po 1998 roku. To była taka bogatsza wersja wyposażenia. Ale na tym się nie skończyło, ponieważ Chevrolet uruchomił jakby kolejną odnogę Blazera, tworząc osobny model na początku lat 2000. Był on osadzony na nieco większej platformie, GMT 360 zamiast GMT 330, i pod maską lądowały rzędowe szóstki o pojemności 4,2 litra oraz już V8, produkowany równolegle do zwykłego Blazera. Tak tutaj nakombinowali. Ponieważ to jest auto amerykańskie, to mamy również tutaj dużo schowków i uchwytów na kubki. Uchwyty na kubki są w kieszeniach na drzwiach i jeszcze dwa tutaj na tunelu środkowym. Mamy popielniczkę pod radiem z gniazdem na 12 V. Pod spodem, pod deską rozdzielczą, są jeszcze dwa dodatkowe gniazda na 12 V. Jest półeczka pod deską rozdzielczą. Jest ogromny schowek w podłokietniku z przedziałkami na kasety, które mogą wchodzić w poprzek albo wzdłuż. Bo radio też jest na kasety. Są też uchwyty na monety, no ale to nie koniec. Jest oczywiście schowek przed pasażerem, niezbyt duży, właściwie bardzo mały jak na takie auto, no ale to pewnie dlatego, że tutaj na górze mamy też poduszkę powietrzną. I są jeszcze schowki na podsuficie. Pierwszy to właściwie nie wiem, co to jest i do czego to służy. I to chyba nawet nie jest schowek, tylko jakieś coś innego. Drugi jest na okulary i trzeci mamy jeszcze tutaj z tyłu, nieco większy. No, czyli całkiem sporo tego miejsca jest. No, w drzwiach są też kieszenie i więcej półeczek ani innych takich tematów nie ma. Siedzi się tutaj również bardzo wygodnie, pomimo tego, że kierownica jest regulowana tylko w jednej płaszczyźnie, to jest ona odpowiednio blisko, moim zdaniem. Pomimo tych gabarytów, auto też całkiem zgrabnie porusza się w warunkach miejskich. Oczywiście trzeba znać jego pewne ograniczenia, nie w każdą uliczkę po prostu śmiało wjedziemy. Lusterka też mamy dosyć duże, daleko wystające ponad auto i z lusterkami bocznymi to auto ma szerokość ponad 2 metrów. No, znowu rondo. Co mnie tak to te ronda ciągnie? Znaczy ja wiem, co mnie ciągnie na ronda. Średnica zawracania... Właśnie, średnica zawracania jest nieduża, szczególnie z tak mocnym silnikiem. A autem manewruje się bardzo przyjemnie z lekko wspomaganym układem kierowniczym. I jest zwrotniejszy niż się spodziewałem, na przykład przy manewrowaniu na ciasnych parkingach. Fotel jest regulowany również na wysokość, fotel kierowcy w każdym razie jest regulowany również na wysokość i można sobie go opuścić bardzo niziutko. I pomimo tego, że auto jest zbudowane na ramię, no to siedzimy właśnie dosyć nisko nad podłogą, nie mamy jakiegoś wielkiego progu tutaj przy wsiadaniu, dzięki czemu można się w tym aucie poczuć bardziej jak w osobówce niż jak w dużym SUV-ie. No i mamy duży zapas jeszcze nad głową. Aha, podparcie lędźwiowe jest również regulowane tutaj elektrycznie i tu jest ten opis lumbar. Lumbar. Hamulec ręczny również jest zaciągany nogą, czyli jest to hamulec nożny, jak w Mercedesie, i zwalniany cięgnem na desce rozdzielczej. Chodźmy zobaczyć, jak będzie z tyłu. Ja pierdziele, byleby nie dotykać podłogi. Dobra, tu jest, uczciwie mówiąc, zdecydowanie mniej wygodnie. Kanapa jest umieszczona równie nisko nad podłogą jak przednie fotele, no i ponieważ nie mamy gdzie tutaj wyciągnąć nóg, to mamy je praktycznie pod brodą.
W sensie kolana mamy pod brodą. Kanapa jest też odpowiednio miękka, dobrze wyprofilowana. Na szerokość miejsca też na pewno nie zabraknie. W trzy osoby też tutaj będzie wygodnie. I nie jest ona wyprofilowana tak, żeby ten pasażer środkowy na przykład siedział na jakiejś górce czy wzniesieniu. Wszystko tu otacza piękna wykładzina. Nawet tunel środkowy od tylnej części jest obłożony wykładziną. Piękną skóra też jest w świetnym stanie. Wykładzina jest na dole drzwi. W drzwiach mamy głębokie i wąskie kieszenie oraz dwa uchwyty na kubki, po jednym na każdą stronę, dla każdego pasażera. Czyli w sumie 6 osób może tutaj przewozić jakieś napoje dla wszystkich 5 pasażerów. Z tyłu tutaj w zasadzie nie ma specjalnie o czym opowiadać, bo mamy tylko kieszenie w oparciach tylnych foteli. Na tylnej części nadwozia są również dwie lampki. Takie lampki, które możemy sobie jak w autobusie przekręcać i okręcać, tak żebyśmy mogli coś czytać po drodze. Jednak ten włącznik jest dosyć daleko i mało to wygodnie się obsługuje. Haczyki na kurtki. Nad głową miejsca jest dosyć, ale no... Podobnie się siedzi tutaj jak w Oplu Fronterze, jeśli chodzi o wymiary wnętrza, umiejscowienie kanapy oraz taką ogólną kubaturę wnętrza. To mi przypomina trochę Fronterę, ten samochód. Bagażniczek. On teraz mi się trochę rozpadało. Trudno. Bagażnik jest zdecydowanie mocną stroną tego auta. Pewnie kluczykiem też się da to otworzyć, ale tak jest lepszy bajer. Ponieważ ma sporą pojemność. Według Amerykanów, według danych technicznych to jest 700 litrów z możliwością powiększenia do 1700. Natomiast otwiera się to słabo, no bo mamy tak jak w pick-upie po prostu uchylaną tylną klapę. Fajnie dlatego, że można tutaj sobie usiąść, ale nie fajnie, no bo to nie jest wcale wygodne rozwiązanie, żeby na co dzień korzystać z tego bagażnika w pełni funkcjonalnie. W końcu to nie jest pick-up, tylko auto, które ma nam służyć na co dzień. Przestrzeń jest foremna, jak widać, również obłożona grubą taką wykładziną. Mamy cztery solidnie wyglądające uchwyty do zamontowania bagażu. Roleta bagażnika zamyka się na bok, znaczy w poprzek, a nie wzdłuż. I jest zamontowana tutaj z lewej strony na szybie i pod tą roletą również znajduje się taki dodatkowy schok. Tutaj to się jakoś tak... O! Nie chcę tego uszkodzić. O! Tak to się otwiera, moi drodzy. I tutaj z tej strony jest lewarek, a także coś, co chciałem wam pokazać, co pokazał mi właściciel, co jest po prostu mega. Oryginalnie zapakowany zestaw, gdzie mamy po prostu jakąś folijkę, jakbyśmy chcieli to auto gdzieś naprawiać, zatrzymać i naprawiać, żeby nie ubrudzić czegoś. Jakiś dodatkowy cynkwajs, no i coś, co jeszcze pochodzi z 98 roku. I tak, i proszę bardzo, niemalże, no kurde, święty graal, made in USA, rękawiczki, proszę bardzo, dla kogoś, kto chce naprawiać sobie swojego blazera na poboczu. Także mega rarytasik, musiałem po prostu to pokazać. Tu jest jeszcze trójkąt, matko bosko, jeszcze coś znalazłem. Przypięte na stałe, instrukcja, jak wymieniać koło w tym samochodzie. No nie da się tutaj tego zrobić źle. Lewarek i klucz do kół też nigdy nie używany. Nie wiem, ile właściciel będzie chciał za to auto, tanio go nie sprzeda. Fotele oczywiście możemy również składać. Tu jest klamka. Proszę, zagubeczek sam się składa. Rozkłada nam się taka platforma, która wypełnia przestrzeń między podłogą bagażnika, a właśnie oparciami foteli. I proszę, mamy zupełnie płaską podłogę. I teraz tutaj, w tym samochodzie, można się swobodnie położyć i wyspać. I próbujemy. Łobatko! Taki mały automarian wchodzi cały bez problemu. Kurde. Płaska podłoga, miejsca dosyć. To kurde, na koniec świata można jechać tym autem i jeszcze dalej, a na pewno dojedzie, bo amerykańska motoryzacja jest na tyle prosta i funkcjonalna i te silniki, pomimo tego, że są duże i dużo palą, no to jednak zawsze dowiozą was do celu. Podoba mi się. A propos tego, składamy i jedziemy. Thank you.
po tym starcie tutaj nie dziwię się, że auto ma dołączony napęd na 4 koła, bo nawet jak manewrowałem tutaj na tym kopnym piachu, przy tej mocy, przy tym momencie obrotowym jest naprawdę ciężko tym autem ruszyć na samym tyle. On się bardzo łatwo zagrzebuje na samym tyle, więc nie wyobrażam sobie, jakby tych rozmiarów auto miało mieć tylko napęd na tylne koła, a wiadomo, takie wersje też były. Jak mówiłem, to będzie jedyny teren, którym ten samochód będzie podróżował, czyli ten kawałek drogi polnej. No bo już, bo szkoda mi tego egzemplarza. Poszukam jeszcze tylko jakiegoś takiego tutaj miejsca, gdzie będę mógł podjechać tak, żeby stanąć na wykrzyżu i pokazać Wam go od spodu. To może tu. Dobra, idziemy do przodu i pod spód. I co tutaj widać? No, mamy tutaj, prawda, niezależny zawias. Czekajcie, może pojaśnimy troszeczkę. No i w sumie tyle. Tu gdzie nigdzie widać ramę, o właśnie tutaj ramę widać i ona w tylnej części pojazdu mocno wystaje. Auto ma niby prześwit 23 cm czy 21, ale ta rama tak raczej nie pozwoli nam przebrnąć łatwo przez niektóre przeszkody. Tak jak mówiłem, albo nie mówiłem, chyba mówiłem, że mamy zawieszenie na resorach piórowych. No i sztywny mościk, prawda? Tu muszę mocno ISO podbić, bo nie będzie nic widać. No jest sztywny most i tutaj za chwilę kawałek przed przednim osią jest zbiornik paliwa. Podobnie jak właśnie we Fronterze, układ wydechowy idzie sobie tędy. No ta główka mostu wygląda jak co najmniej z większego amerykańskiego pick-upa. No a to jest ta część ramy, która bardzo mocno wystaje poniżej podwozia. Ramą się ślizgniemy, ona jest tak skonstruowana, żeby też zbiornik paliwa tutaj chronić, no ale zabiera zdecydowanie prześwitu. No przecież to jest klasyk, nie terenowanie. Rama tutaj trzyma się w miarę dobrze, w tym egzemplarzu widać już delikatny nalot, natomiast jest ona pozbawiona jakichś dziur, jest to dosyć solidna konstrukcja, więc nie powinno być z nią większego problemu, o ile oczywiście, jak ja to zawsze powtarzam, auto nie przestało parunat w krzakach, bo wtedy wiadomo. A jeśli ktoś dba o to, to nie powinno się nic poważnego z nią dziać. Natomiast blazery rdzewieją powierzchownie na nadwoziu. Ja sobie wybrałem miejsce, tak stoję i mówię, coś mi zalatuje. Nieźle, nie? Chciałem jeszcze sprawdzić w ogóle, czy napędy tutaj działają. Amerykanie zawsze takie małe kluczyki dają do tych swoich samochodów i ten też jest taki malutki. O, teraz zastartował. Kurde, kontrolka poduszki powierzchni mi się zapaliła, mryga. I zostaje. I nie wiem dlaczego. Spytamy właściciela. Dobra, teraz tak. No tutaj włączymy sobie na 4, żeby z tej góry zjechać. Dajemy na drive. Drive, Mariano. No jak zjedzie bez żadnego buksowania, znaczy, że napędy funkcjonują. O, już czuję, że tutaj jedziemy już na 4, bo normalnie na tym piaseczku byłoby mi naprawdę ciężko tutaj ruszyć. Nie ma też żadnej kontrolki na desce rozdzielczej, która oświadcza nam, że jedziemy z napędem na 4 koła. Nic się dodatkowego nie zapala, poza tą lampką tutaj przy przycisku. Dajemy sobie na neutral i wrzucamy for low. No i tutaj for low nam się zapaliło i teraz na drive Mr. Mariano i... Jest reduktorek, to nawet czuć, słychać. Całym sobą ten Chevrolet daje nam znać, że jedziemy na 4 z reduktorem. Dobrze. Neutral. 4 high. No, na tyle ciężko ruszyć na tym piachu. Jestem w okolicy Środy Wielkopolskiej. Tutaj jest sporo lasów, takich leśnych duktów, na które można wjechać. Nawet jeden taki miałem po drodze. Taki wąski, ubłocony. I aż kusiło mnie, żeby tam wjechać i sprawdzić, jak on robi w takich warunkach. Trochę po to auto jest zbudowane. Opony mamy nie najgorsze, bo mamy Cooper Discoverer, jakieś zimówki, ale bieżnik jest konkretny, więc teoretycznie powinien dawać dużo fanu i sobie poradzić. Ale nie zrobię tego, przede wszystkim z szacunku dla właściciela, bo wiem, że on nigdy nie jeździł tym autem w terenie, a także z szacunku dla tego egzemplarza, bo wiem, że ten egzemplarz też nigdy nie jeździł w terenie. Jednym z poprzednich właścicieli był ktoś, kto się urodził jeszcze przed wojną. 98 tysięcy kilometrów mamy na blacie. No to niech już taki zostanie. Jako SUV ten samochód jest naprawdę bardzo przyjemny w jeździe. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że silnik tutaj daje niesamowite kopyto. 350 Nm momentu obrotowego potrafi to auto napędzać bardzo, bardzo sprawnie.
i prędkości rzędu 100-110 na godzinę nabiera w dość zaskakująco szybkim tempie. Nie czuć tutaj również jego masy przy tym wszystkim. Oczywiście jego zachowanie na drodze jest właściwe dla tego typu pojazdów, czyli przechyla się przy zmianie kierunku jazdy dosyć mocno, tak jakby chciał się podeprzeć lusterkami. Nierówności wszystkie wybiera bardzo gładko, dostojnie, tak jakby przepływał po nich dosłownie, jak taka duża, ciężka łódź motorowa. Co mnie bardzo zaskakuje, to układ kierowniczy jest trochę bardziej precyzyjny niż się spodziewałem. No, to nie jest żaden tam Europejczyk, prawda? Ale każdy ruch kierownicą jest przełożony na koła. Nie ma takiej zwłoki na przykład jak w Jeepie, dzięki czemu ten samochód, przede wszystkim dlatego, że ma właśnie lepszy układ kierowniczy, nie ma sztywnego mostu z przodu, ma dużo wygodniejszą pozycję za kierownicą. Wydaje mi się taki bardziej przyjazny w obcowaniu na co dzień. Ten samochód jest taką w moim stylu terenówką, mniej więcej jak Frontera, dlatego że bardzo dobrze zachowuje się na asfalcie, a w terenie też sobie poradzi. A wiadomo, że w teren zawsze trzeba jakoś dojechać i najczęściej się dojeżdża drogą asfaltową, więc dlaczego nie dojechać nią w komforcie i wygodzie. Auto ma też dobrą widoczność, cienkie słupki A, cienkie słupki B, do tyłu widać po prostu cały świat. Siedzimy wysoko, widać gdzie się maska kończy. Fotel jest naprawdę przewygodny, do tego podłokietniki są na odpowiedniej wysokości. Zapiąć cruise control i jazda. Że bagażnik można otwierać z pilota. Niedawno. Dwa razy wystarczy przycisnąć przycisk i szybka również się nam otworzy. Także wcale nie trzeba korzystać z tego przycisku wewnątrz. Ten egzemplarz raczej należy potraktować jako takiego klasyka. Jako takiego klasyka raczej nie na co dzień, tylko od święta, gdzie raz na jakiś czas chcemy się przejechać i poczuć ten smak amerykańskiej motoryzacji. Można go potraktować oczywiście jako alternatywę dla tańszych terenówek. Choć nie jest ich dużo na rynku aut używanych, to nie są specjalnie drogie. Niezbyt drogie, to znaczy za przedliftowego Blazera w krótkiej wersji trzeba zapłacić około 10, powiedzmy do 15 tysięcy złotych. Polifty kosztują około 15 do 20 i więcej. Nie chcę wiedzieć, na ile ten egzemplarz byłby wyceniony. Na pewno około 3 dych albo może troszkę więcej. Jest to oczywiście alternatywa dla innych terenówek, ponieważ pomimo tego, że jest zbliżony konstrukcyjnie, nie wiem, do XJ, z tyłu też mamy zawieszenie na resorach piórowych, no to na pewno Blazery nie mają takich dobrych własności terenowych. Resory piórowe z tyłu nieco zabierają nam wykrzyżu i do tego napędy sterowane pneumatycznie to jest coś, co odbiera pewność co do niezawodności właśnie w warunkach terenowych. Ale pamiętajmy, to nie jest też jakaś zwykła popierdła. W końcu ZR2 był fabrycznie przystosowany do jazdy w cięższym terenie. Ponieważ jednak nie jest to seria Teren Marian, to traktujemy go jako SUV-a na przykład do rodzinnych wycieczek za miasto, coś innego niż Ford Explorer albo właśnie Jeep ZJ. Od ZJ to auto jest dużo większe i dużo wygodniejsze. Od Explorera nieco mniejsze, ale też ma nieco więcej takiej lekkości w jeździe na co dzień. I pomimo tego, że oczywiście mogą mu z racji wieku doskwierać różne typowe problemy z elektryką czy jakimiś elementami wyposażenia, no to jednak nadal jest to auto bardzo solidne i tak porównując go z WJ-em, to jeździło mi się nim o wiele fajniej. No i poza tym to jest Chevrolet. Chevroletów jest bardzo mało, Jeepów jest bardzo dużo, więc można się w nim wyróżniać. Chevroletów na kanale nie zabraknie. Planuję jeszcze pokazać Wam te auta z serii Full Size SUV po amerykańsku, czyli te naprawdę duże SUV-y, takie jak Tahoe albo Suburban. Będą jeszcze inne Chevrolety, takie jak Corvette, w sensie jedna. Ale nie uprzedzajmy faktów, w tym roku to pewnie nastąpi. Jak mówiłem, auto trafia do serii o autach z lat 90. Polecam Wam inne serie, takie jak Teren Marian, ta 500 Plus o minivanach, jutro będę nagrywał kolejny film, oraz Modern Era. Odwiedzajcie mnie na Instagramie oraz na Facebooku, tam do mnie piszcie, tam zgłaszajcie się do mnie, jeśli chcecie jakieś auto udostępnić do testów. Odwiedzajcie mnie również na TikToku, możecie do mnie pisać mailowo.
Nie wiem, kto ma numer, niech zadzwoni, zapyta się, co słychać i takie tam. Jadę odwieźć auto właścicielowi, że tak powiem, gaducha nam się bardzo kleiła. Wiem od niego, że ma jeszcze kilka innych samochodów, więc pewnie też je będziemy w przyszłości pokazywać na tym kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, wszystkiego dobrego, zdrowia i wolności. No, umyłem go troszeczkę. Troszeczkę ubrudziłem i troszeczkę umyłem.